Matura 2016, liczba pi, zadanie dość nietypowe, jak na arkusz kalkulacyjny. Na stronie Matura Informatyka buzinfo.pl w dziale Arkusz mam zarówno treść zadania, jak i dane do tego zadania. Przyjrzyjmy się może. W kartezjańskim układzie współrzędnych, czyli na płaszczyźnie x, y, wylosowano 10 tysięcy punktów. Ich współrzędne podano w pliku punkty txt. Z jakiego zakresu? Od 0 do 400. Nie było tego zobrazowane w treści, ja jednak przygotowałem dla Was wykres. Wygląda to mniej więcej tak. Płaszczyzna xy i wylosowane w tym obszarze, w tym kwadracie punkty. 10 tysięcy. Tu jest oczywiście troszeczkę mniej naniesionych. Należy rozwiązać następujące zadania. Zaimportujmy jednak może najpierw dane. Zaznaczmy wszystkie w pliku tekstowym. Ctrl-A, Ctrl-C. Jeszcze się upewnijmy, że jest ich 10 tysięcy. W porządku. Przejdźmy do arkusza kalkulacyjnego i wklejmy. Ja może zostawię sobie jeden wiersz pusty. Ctrl-V. Widzimy, że chcą się wkleić w jedną komórkę. Dlaczego? Bo źle został rozpoznany separator. Pamiętamy, że tutaj jest nim spacja. No to spacja i teraz widzimy, że już poprawnie nasze punkty będą zaimportowane. Nazwijmy sobie może te kolumny. To jest X, a to jest Y. I teraz możemy przejść już do treści zadań. Zadanie pierwsze. Wypisz współrzędne tych punktów, które należą do brzegu okręgu. Powinni dodać wpisanego w nasz kwadrat. Oraz podaj liczbę punktów należących do wnętrza koła. Wygląda to mniej więcej tak. Nasz kwadrat od punktu 0,0 do punktu 400,400. Środek naszego okręgu to punkt 200,200. Promień naszego okręgu także wynosi 200. A zatem jeżeli równanie okręgu, które zresztą sami przypominają, jest podane w takiej postaci, to punkt A i B, to jest środek okręgu, wynoszą 200 oraz promień także wynosi 200. Wiedząc to wszystko, możemy przystąpić do rozwiązania. Na podstawie tych informacji, które przed chwilą wymieniłem, a które tu przepisałem, powstaje takie równanie okręgu, gdzie tu mam wpisane 200, tu 200 i tu także 200. Więc wewnątrz okręgu są te, jeżeli x minus 200 do kwadratu plus y minus 200 do kwadratu jest mniejsze niż 200 do kwadratu, to ten punkt należy do środka koła, a w przeciwnym wypadku nie należy. Ten należy. A ten nie należy. Musimy je zsumować, bo tego szukamy. Suma tej kolumny 7852, co jest poprawną odpowiedzią. To teraz wymieńmy punkty, które należą do okręgu. Musimy je wymienić, a nie tylko policzyć. Zatem troszeczkę trudniejsze zadanie. Wzór dokładnie ten sam. Choć będzie to równanie, a nie nierówność. Wklejmy go sobie tutaj. I zmieńmy nierówność na równanie. Jednak 0, 1 niespecjalnie mi pomogą, bo ja potem muszę przepisać właściwe współrzędne. A gdzie ja taką jedynkę odnajdę przy 10 tysiącach wierszy? Więc zamiast jedynki wpiszmy funkcję wiersz. Tam, gdzie punkty nie należą do okręgu, mamy 0, a gdzieś pojawia się numer wiersza, w którym leży właściwy punkt. Istnieje takie narzędzie do przerabiania, bo tutaj jest o jeden za dużo, tak? Do przerabiania tabel nazywa się tabela przestawna. W arkuszu kalkulacyjnym Excel wstawia się to w menu wstawianie tabela przestawna, gdzie pojawiają się 4 pola do wypełnienia. Podobnie jest w arkuszu Calc, tylko menu inne, menu dane i tabela przestawna, utwórz. Jednak jak widzimy, domyślnie zaznacza cały spójny obszar liczbowy, także
naszą sumę, co tutaj dla nas nie byłoby korzystne. Anulujmy to. Sami zaznaczmy zatem właściwy obszar stąd do początku, łącznie z tytułami kolumn. To jest konieczne przy tabelach przestawnych. I teraz przeróbmy tę tabelkę. Utwórzmy tabelę przestawną z bieżącego zaznaczenia, gdzie okrąg, czyli punkty należące do okręgu, pogrupujemy sobie. Zera jako jeden wiersz i każdy inny element jako osobny wiersz. Możemy je dodatkowo policzyć, nie posumować, tylko policzyć, bo może się zdarzyć, że dwa punkty po wylosowaniu będą miały dokładnie te same współrzędne i akurat będą leżały na okręgu. Powinniśmy je w takim razie dwa razy wymienić. Ok. Nie, jednak takiego przypadku nie ma. W wierszu 220 oraz 5002 istnieją punkty należące do okręgu. Pozostałe mają wartość 0, czyli nie należą do okręgu. Musimy skoczyć zatem do 220 i do 5002 wiersza w tej tabelce. Skoczmy może tylko do 220, żeby upewnić się, że nasza odpowiedź jest poprawna. 220, oto jest ten punkt. 256 i 8. Zobaczmy, czy to się zgadza z odpowiedziami. Tak jest, 256 i 8. A w tym drugim punkcie to będą zapewne te wartości. Zadanie drugie. Przy założeniu równomiernego rozkładu punktów w kwadracie, jeżeli wylosowaliśmy 10 tysięcy punktów, to możemy założyć, że równomiernie się rozłożyły. Stosunek ilości punktów należących do koła podzielić na ilość punktów należących do kwadratu, czyli ten stosunek, jest równy stosunkowi ich pól, czyli pole koła do pola kwadratu. Ponieważ pole kwadratu, to my wiemy, że to jest 400 razy 400, ilość punktów należących do kwadratu to są po prostu wszystkie punkty, czyli 10 tysięcy. Ilość punktów należących do koła dopiero co wyliczyliśmy, czyli znamy je. Na tej podstawie możemy wyliczyć, w przybliżeniu oczywiście, pole koła. Jeżeli znamy pole koła oraz jego promień, bo to znamy, możemy na tej podstawie oszacować liczbę pi. I o to właśnie nas proszą. Wyznacz przybliżoną wartość pi, biorąc pod uwagę najpierw pierwszych 1000 punktów, potem 5000 punktów, a potem wszystkie punkty. Wyniki za krąg do czwartego miejsca po przecinku. I jako podpowiedź mówią, że po pierwszych 100 punktach powinniśmy uzyskać wartość pi równą 3,2. To są odpowiedzi dla poszczególnych kolejnych podpunktów. Przekształćmy wzory, które przed chwilą widzieliśmy. Pole koła to ilość punktów należących do koła podzielić na ilość punktów należących do kwadratu razy pole kwadratu. Uwzględniając, że pole koła to pi r kwadrat, no to pi jest równy to, co tu mieliśmy, podzielić na r kwadrat. Pamiętajmy jednak, że ta proporcja p podzielić na r kwadrat to w naszym przypadku zawsze. Pole kwadratu to 400 razy 400, natomiast r wynosi 200, a zatem ta wartość u nas zawsze wynosi 4. Koniec końców pi wynosi ilość punktów należących do koła podzielić na ilość punktów należących do kwadratu razy 4. I to zastosujemy w praktyce. Musimy jednak jeszcze policzyć, ile punktów jest wewnątrz koła oraz na jego krawędzi. My policzyliśmy tylko punkty wewnątrz koła. No dobrze. Dodaliśmy sobie tutaj jedną kolumnę na okręgu. Na okręgu tu mamy zera, jeżeli jakiś punkt nie jest na okręgu, a jeżeli jakiś punkt jest na okręgu, to tu mamy wartość wiersza, w którym on leży. A ja bym chciał mieć jedynkę zamiast tego wiersza. No to co? Równa się, jeżeli ta wartość jest większa od zera, to wtedy wpisz 1, a w przeciwnym wypadku wpisz 0, czyli przepisz dokładnie to samo. Kopiujemy to w dół. I tam, gdzie mam pole wiersza, czyli punkt jest na okręgu, to tu mi się pojawi jedynka. Tu możemy zatem zliczać, ile mamy punktów wewnątrz koła. Po pierwszym punkcie mamy 1 i ten wpiszę ręcznie. Po drugim mógłbym wpisać ręcznie 2, no ale do 10 tysięcy tak nie dojadę.
Więc równa się to, co policzyłem do tej pory, plus tę albo tę komórkę. One nigdy nie będą równocześnie jedynką, dlatego że albo będzie na okręgu, albo wewnątrz okręgu. Albo będą oba zerami ewentualnie, jeżeli będzie poza okręgiem. Więc mogę dodać to jeszcze i to. I jeżeli to skopiuję w dół, to powinienem uzyskać 7854, czyli ilość punktów, którą policzyliśmy, które są wewnątrz okręgu, plus 2 na okręgu. Bardzo dobrze. A ile jest w kwadracie? No tutaj mamy jeden punkt, tu mamy drugi punkt. Wszystkie są wewnątrz bądź na obrzeżach kwadratu, więc powielmy to. I tu powinniśmy dojechać do 10 tysięcy. Zgadza się, wszystkie punkty należą do kwadratu. No to stosujemy już teraz ten wzór. Nasze przybliżone pi to ilość punktów należących do koła, no, zacznijmy pisać może, równa się, ilość punktów należących do koła podzielić na ilość punktów należących do kwadratu razy 4. I kopiujemy to w dół. Pamiętamy, że musimy to jeszcze zaokrąglić do czwartego miejsca po przecinku. No to jeszcze reedycja, zaokrąg do czwartego miejsca po przecinku. Pięknie. Kopiujemy w dół. Podpowiedzią było, że przy setnej komórce, zjedźmy sobie tutaj w dół, powinno wyjść 3,2. Patrzymy, gdzie jest setna. O, tutaj. 3,2. A zatem wszystko się zgadza. Musimy zatem odnaleźć wiersz zgodnie z poleceniem. Tysięczny, może nie wiersz tysięczny, tylko tysięczny punkt, 5-tysięczny punkt oraz 10-tysięczny punkt. Odnajdźmy jeszcze tysięczny punkt może, szybciutko skacząc po prostu w dół. To nie jest tak daleko. To nie będzie oczywiście tysięczny wiersz, tylko tysięczny punkt dla kwadratu. I to jest 3,228. Co sprawdzimy? 3,228. I co jest poprawną odpowiedzią? W ostatnim zadaniu musimy narysować wykres błędu bezwzględnego wyznaczania liczby pi dla 1700 elementów. Czyli nie dla 10 tysięcy, tylko dla pierwszych 1700 punktów. Dodatkowo napisać, jaka jest jego wartość dla 1700 punktu oraz dla 1000 punktu. Wykres powinien być opisany. Co to jest błąd bezwzględny? No jest to błąd rzeczywistej wartości minus obliczona wartość. Oczywiście jako wartość bezwzględna, czyli jako moduł, dlatego że no, wszystko jedno, czy on jest mniejszy czy większy. Najważniejsze, o ile się różni. Oznaczamy go jako epsilon n, czyli dla n-tego wyrazu. Przejdźmy do rozwiązania. Nie wiedzieć, czemu ostatnie zadanie jest za 5 punktów, choć jest de facto najłatwiejsze. Musimy wyznaczyć moduł, równa się moduł, czyli wartość bezwzględna, moduł liczby. Z czego? Z tego, co przyjęli jako wartość dokładną, czyli to, co nam wyznacza arkusz kalkulacyjny, zatem liczba pi, minus to, co sami obliczyliśmy jako przybliżenie liczby pi. Proszę bardzo. Aha, no oczywiście do czwartego miejsca po przecinku przybliżenie. Za okrąg. To wszystko do czwartego miejsca po przecinku. I kopiujemy w dół. Jak widać, tutaj się pomyliliśmy o prawie jedność, a tutaj już schodzimy z dokładnością nawet do jednej setnej. Na chwilę ten błąd znowu wzrasta, ale potem podejrzewam, że wraz z ilością zacznie maleć. Dobrze. Interesuje nas tysięczny wiersz. Coś tu mi nie wyszło. Do tysiąca to nie tak daleko. Proszę bardzo, tysięczny, ale pamiętajmy, dla tysięcznego, nie tysięczny wiersz, tylko tysięczny punkt wprowadzony, tak? Czyli to jest wartość błędu 0,864 i jest to poprawna wartość oraz
1700, znowu sobie zjedźmy szybciutko, o tutaj już było, 1700, czyli dokładnie ta wartość. Jak widzimy, błąd się zmniejsza i bardzo dobrze, ale odtąd musimy jeszcze dodatkowo narysować wykres, czyli co? Zaznaczamy od tego miejsca w górę i robimy z tego wykres. Wykres oczywiście niech to będzie liniowy. Połączmy sobie to liniami, może bez rysowania punktów i uzyskujemy taki wykres. Rzeczywiście na początku błąd był duży, potem zaczął szybko maleć, chwilami okresowo wzrastał, ale koniec końców wraz z ilością próbek zaczyna zmniejszać się. To, co jest oczywiste, tak? Im będziemy mieli więcej punktów, tym będziemy mieli lepiej, dokładniej obliczoną wartość przybliżoną pi. Dobrze, jeszcze dalej. Dobrze by było nadać tytuł takiemu wykresowi, czyli błąd bezwzględny obliczania liczby pi, choćby tak skrótowo, żeby się już nie mogli do nas przyczepić. I oto gotowy wykres i oto gotowe wartości. To kończy zadanie. Ponieważ jednak jest to polska matura, chciałbym Wam polecić, szczególnie młodzieńcom, pieśń pod tytułem Zawisza Czardy, która mi dała bardzo dużo energii do tego, żeby opracować Wam to zadanie, a mam nadzieję, że Was napełni mocą do nauki i świetnego zaliczenia naszej polskiej matury.